chyba, tak? O miłości. To będzie rozmowa o miłości. Jak to jest kochać Jaśka, profesora Jana Szyszko. Moim gościem jest pani Krystyna Szyszko. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. A to jest program Otwartym Tekstem. Ja się nazywam Ewa Stankiewicz. Zapraszam. Jak pani patrzy na to, co dzisiaj dzieje się w Polsce? Ja myślę, że to jest, to się nie dzieje bez przyczyny i nie jest to spontanicznie. Te strajki, tak zwane strajki dziczy, tak? Tak. To nie jest spontaniczne, to nie jest ad hoc, absolutnie. To jest zaplanowane. Trybunał został do tego absolutnie, prawda, ta decyzja Trybunału, to orzeczenie zostało absolutnie wykorzystane. Jakby nie to, to co innego byłoby argumentem. Więc absolutnie to wszystko, co zostało tutaj, to co się dzieje, to absolutnie jest to przygotowane. Ja muszę pani redaktor powiedzieć jedną taką rzecz. Zresztą to już kiedyś wspomniałam gdzieś publicznie. Jest taka książka Roya Schemana, Zbawienie bierze początek od Żydów. Tam jest, w ogóle książka sama w sobie jest bardzo interesująca i godna polecenia. Przez Żyda napisana? Tak, to jest Żyd, który przeszedł na katolicyzm, absolwent Harvardu, profesor Harvardu. Natomiast tam jest niezwykle ważny właśnie w kontekście to, o co pani zapytała i to, co się dzieje w Polsce, taki rozdział ideologiczne podstawy nazizmu. Jak się czyta ten rozdział, ja tą książkę czytałam chyba z 2 lata temu, jak ona krótko, tuż po wejściu na rynek w Polsce, zresztą wprowadzał ją, jakby promował pan ksiądz profesor Tadeusz Gus, za co był bardzo mocno krytykowany przez różne środowiska. I ja już wiem dlaczego, ja już teraz wiem dlaczego. Ja wróciłam teraz do tego rozdziału, ideologiczne podstawy nazizmu. Jak to się czyta, to naprawdę ma się obraz tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce. Punkt po punkcie. Tak, absolutnie tak. To wszystko, co się dzieje. To jest sprawa oczywiście eugeniki, regulacji urodzeń, aborcji, eutanazji. Jeszcze nie mówi się w Polsce o sterylizacji, ale już o tym mówi Holandia. Mówi się o tych wszystkich ruchach, prawda, LGBT i tak dalej. One wtedy były inaczej nazywane. Zabijanie niepełnosprawnych. Tak, zabijanie niepełnosprawnych i tak dalej. To wszystko, naprawdę to jest rozdział, jak to się czyta, ma się, przesuwa się ten obraz tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce. Walka z Kościołem, absolutnie, to też podstawy tak, nazizmu. Tak. Roy Schemann opisuje Niemcy lat 20., 30., to jest okres przed i dojścia Hitlera do władzy. To jest niezwykle istotne. I tam właśnie mówi się o tym, żeby usuwać właśnie religię ze szkół, zabierać majątki kościołom, odbierać media i tak dalej, i tak dalej. To wszystko. Wręcz jest tam, pisze o tym Roy Schemann, że Kościół był katolicki ogromną przeszkodą. Dlatego był tak mocno zwalczany. I to, co teraz się dzieje, i to, że się wyprowadza ludzi, i to, pod że... tym samym znakiem. Tak, absolutnie. Dokładnie tym samym znakiem. Tak, faszystowską runą, nazistowską. Tak, jak Hitlerjugend, ochotnicze oddziały kobiece również. Hitlerjugend, tam mówią o tym, jak tam się szerzył homoseksualizm ogromnie. To jest naprawdę, to po prostu trzeba przeczytać. Choćby ten rozdział. Co pani była w stanie zrobić dla męża? Wszystko. Mogę tak powiedzieć, że wszystko. Znaczy, ja miałam oczywiście swoją pracę zawodową. Ja jestem z wykształcenia pedagogiem. Byłam 25 lat dyrektorem szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Zresztą te oddziały integracyjne tworzyłam z moją radą pedagogiczną, z pracownikami. Serdecznie pozdrawiam moją radę pedagogiczną, bo wiem, że oglądają Republikę. Natomiast ja bardzo od początku z mężem byłam bardzo blisko, jeśli chodzi o jego pracę zawodową.
A jak długo byliście małżeństwem, państwo? Prawie 45 lat. I od początku, pamiętam jeszcze jak były małe dzieci, ja z mężem segregowałam owady, prawda, jak mąż przywoził te próbki, ja już byłam taka biegła w tych Pterosticus oblongopunctatus, Pterosticus niger, oblongopunctatus, karabidy i tak dalej, ja już miałam, że tak powiem, taki zasób, prawda, tej wiedzy. Natomiast muszę powiedzieć jedną ważną rzecz, jak myśmy się z mężem poznali, i była mowa o tym, czym się mąż zajmuje. I mąż powiedział, ja wiedziałam, że jest leśnikiem, że jest po doktoracie, bo już wtedy był po doktoracie, pracował na SGGW, na Wydziale Leśnym. No powiedział mi, że jest entomologiem. No powiem szczerze, muszę się przyznać, że ja tak dokładnie nie wiedziałam. Jak wiedziałam, no to logos, nauka, tak? No jest to gdzieś z naturą, no bo jak jest leśnikiem, ja mówię, coś z naturą. No i wtedy mąż mi pokazał, prawda, owady i powiedział, ja mówię, to ty się zajmujesz robakami. A mąż mówi, robaki to są płaskie obły i żyją w przewodzie pokarmowym zwierząt i ludzi. A to są owady. I to była moja pierwsza lekcja przyrody. I ja ją zapamiętałam do dzisiaj. I nawet jak gdzieś w środkach masowego przekazu na temat owadów, prawda, gdzieś ktoś coś mówi i mówi na tym robaki, to ja czuję, prawda, i wiem, że to jest nieprawidłowe określenie. Bo mąż taki był. Mąż, zdobywając tą wiedzę i od innych profesorów, prawda, na uczelni, i kiedy był i badał, prawda, w swoich pracach badawczych, zdobywał pewną wiedzę i uważał, że jego obowiązkiem jest dzielić się tą wiedzą, przekazywać, nie pouczać. Mąż nie miał takiej postawy, prawda, wobec innych, że jakby wytykać komuś, że czegoś nie wie i tak dalej, czy pouczać. Nie. Mąż uważał, że jego obowiązkiem jest przekazywać tę wiedzę, którą on ma. Bo ludzie często popełniają błędy, zachowują się niewłaściwie, choćby, prawda, jeśli chodzi o te zasoby nasze przyrodnicze, nie z tego, że są źli z natury, tylko że nie mają wiedzy. I dlatego bardzo chciał, dlatego tak zapraszał do Tuczna i dziennikarzy, i te wszelkiego rodzaju ruchy przyrodnicze. Stację badawczą. Tak, stację badawczą zresztą, stację badawczą, która myśmy to kupili, taką walącą się stodołę, ale później część, ją odrestaurowaliśmy, później część została dobudowana dzięki nagrodzie, którą mąż dostał od Światowej Federacji Naukowców, jakiej był członkiem, 60 parę bodajże osób na świecie dostało tę nagrodę imienia Ettore Majorana. I no, to jest bardzo prestiżowa nagroda. Pierwszym z Polaków, który dostał, to dostał Ojciec Święty od tej organizacji. Natomiast no, mąż tę nagrodę otrzymał i właśnie stacja to również z tej nagrody skorzystała. Tak. A czym panią ujął jako mężczyzna profesor Jan Szyszko? No, mąż zawsze był takim stuprocentowym mężczyzną, jeśli chodzi o takie nawet codzienne życie. No oczywiście wiedzą, tak, no bo to rzeczywiście jako naukowiec no, miał ogromną wiedzę i bardzo życzliwie się nią dzielił. Ja mężowi no, bardzo pomagałam w tych badaniach, zawsze wyjeżdżaliśmy gdzieś w teren i tak dalej, zawsze całą rodziną. Był człowiekiem honoru w każdym momencie. Nie było możliwości takiej, żeby mąż, jeśli chodzi o naukę, czy prawo, odstąpił choćby na maleńki kroczek. Nie szedł absolutnie w żadne kompromisy, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze. To jest po prostu było u męża niemożliwe. To było po prostu niemożliwe, żeby mąż mówił zupełnie co innego, niż mówi nauka i postępował inaczej, niż stanowi prawo. Było to po prostu niemożliwe.
Był zawsze życzliwy w stosunku do ludzi, do wszystkich. Bardzo jakby przyciągał do siebie ludzi młodych. Bardzo męża szanowali i lubili. Zresztą to do tej pory jest, tak? Ja mam ogromny, mam duży kontakt ze współpracownikami męża. Również bardzo cenił ludzi starszych. I nawet właśnie nie tylko tych ludzi, którzy mają wiedzę, wykształcenie, ale również tych ludzi na wsi. Mąż mówił, że od nich bardzo wiele się uczy i bardzo wiele zdobywał wiedzy właśnie w takich kontaktach. Także mąż, ja nie wiem, czy znajdzie się osoba, która by powiedziała, że mąż ją, nie wiem, skrzywdził, czy powiedział o niej coś złego. Mąż zawsze... Zawsze mówił, że jeżeli ktoś źle postępuje, to dlatego, że czegoś nie wie. Tak? Ale tak to odbierał, nawet jeśli chodzi o ten atak na siebie. Można 40 lat, ponad 40 lat kochać jedną osobę? No na pewno. Ale i się nie przestaje. Nie przestaje się? Nie. To się już teraz kocha to puste miejsce. Ale powiedziała pani, że przed nagraniem powiedziała pani, że dla niego się ubierała, dla niego sadziła tak, kwiaty. Ja teraz tak, ja to widzę, że tak. Ja właściwie to wszystko robiłam dla męża, tak? Dla dzieci, oczywiście dla rodziny, ale też dla męża. Bo ja jak wokół domu posadziłam kwiaty, to tak naprawdę czekałam, jak mąż przyjedzie i zwróci na to uwagę, tak? No. Ale i zwracał uwagę? Absolutnie tak. Mówię, uśmiechał się. Jak ładnie zrobiłaś, tak. Jak ładnie te kwiaty wyglądają i tak dalej. Czy w domu cokolwiek, tak? Mąż to zauważał. I czy jak się ubrałam, tak, to mąż zawsze zauważał. To nie było tak, że nie zauważył. Także no, zawsze się to robi dla drugiej osoby, tak? No myśmy naprawdę to jest... Proszę sobie wyobrazić, że myśmy nigdy nie byli na tak zwanych jakby w czasach, czy gdzieś tam oddzielnie. Nigdy, przez całe życie. Ja nigdy nie wyjechałam sama, bez męża, gdzieś. No mąż oczywiście, jak wyjeżdżał no, jako polityk, tak, jako minister, ale czasami oczywiście też był zapraszany z żoną. Także ja też z mężem uczestniczyłam w wielu wyjazdach. Natomiast no oczywiście też jak miał wyjazdy naukowe, nieraz no to też wyjeżdżał sam. Ale też byliśmy w wielu na wyjazdach, na przykład na kongresach naukowych. Też z mężem wyjeżdżałam. Także ja po prostu w tej pracy naukowej, w tej działalności politycznej męża codziennie uczestniczyłam i myśmy się dzielili codziennie, tak? Mąż rozmawiał, jak gdzieś z kogoś przyjechał, to dzielił się ze mną informacją i bardzo dużo rozmawialiśmy w domu. Czy pamięta pani jakieś sytuacje takie, kiedy, nie wiem, kiedy panią zaskoczył? On był takim mężczyzną, że przynosił kwiaty. Tak? Więc trudno jest powiedzieć, że zaskoczył. Chociaż nieraz było tak, że na przykład byłoby z okazji, tak? No i ja nieraz żartowałem, mówię, oj, coś chyba przeskrobałeś. Tak, ale mąż, no... Trudno jest właściwie tak powiedzieć, czy mnie zaskoczył w takim sensie... Rozśmieszył? No, mąż miał poczucie humoru, również nas... jeśli chodzi o swoją osobę. Czyli miał dystans do siebie. Ale tak. Jedna z takich cech też takiej prawdziwej męskości chyba, bo jeśli mówimy tutaj o męskości, której dookoła jednak jakiś kryzys, nie wiem zresztą, tak naprawdę nie wiem. Ale gdyby rozmawiać właśnie o tej męskości, to właśnie mi przychodzi na myśl profesor Jan Szyszko. Tak, no, mąż zawsze mi się tak kojarzył tak z takim bohaterem westernu, jak męża poznałam. Tak, takim prawym człowiekiem, który walczył o dobro, o prawdę. Zawsze był osobą życzliwą, zawsze był osobą, która
doprowadzała do zgody, nie lubił się gniewać. Jak były jakieś takie sytuacje, to zawsze starał się wyjaśniać. I to mówię nie tylko w domu, ale również z innymi osobami. Tak wyjaśniał nieraz pewne sytuacje, żeby nie doszło do jakichś takich, prawda, nieporozumień. Bardzo dla męża to było ważne. Także, no a teraz niestety taka jest prawda. Ja postrzegam, że jest coraz mniej mężczyzn. Jest coraz więcej takich zniewieściałych panów, którzy wysyłają swoje panie na ulicę, żeby protestowały, żeby... Oni walczą takie słodkiego, miłego życia, wszystko, co mają do zdobycia. I to słodkie życie mają im panie zapewnić i walczyć o to, żeby oni mogli tak sobie, ci panowie zniewieściali, tak sobie żyć. Ja mam taką ocenę teraz, bo mówię, takich jest coraz mniej. Czy jest recepta na szczęśliwe małżeństwo? Jeśli tak, to co? Jak się Państwu to udało? Jest mi trudno powiedzieć. Czy jest jak... Może jest, nie wiem. Była Pani szczęśliwa? Ja, no bardzo byliśmy szczęśliwi. Bardzo byliśmy szczęśliwi. I jak to zrobiliście? Jak tego dokonaliście? Jak mąż wyjeżdżał, to mówi, Boże, jak ja już bym chciał być w drodze powrotnej. Zawsze tak było. Bardzo nie lubił wyjeżdżać w ogóle z Polski, tak z domu. Myśmy się jakoś tak spotkali, tak? Myśmy się tak spotkali i chyba jakoś doszło do takiego, nie wiem, wyczucia. Naprawdę, nikt mi nie zadał takiego pytania, ja się nad tym nie zastanawiałam. Trudno jest mi powiedzieć. No, na pewno jest to miłość, tak? A więc starać się nie robić przykrości drugiemu człowiekowi. Oczywiście zawsze są jakieś problemy, konflikty w rodzinie, w małżeństwie również. To jest nieodzowne, tak? Ale później są miłe, że tak powiem, takie powroty jakby, tak, to pogodzenie i trudno jest mi powiedzieć. Poza tym na pewno też zainteresowanie, no mąż miał ciekawą pracę, tak. Mąż w ogóle był bardzo takim interesującym, myślę, człowiekiem, tak, dla mnie zawsze był i ja interesowałam się tym, co mąż robi i pomagałam w tym, uczestniczyłam, więc myślę, że też mąż czuł to, że ja wspieram męża zawsze. Przecież mąż przechodził przeróżne, tak? Jeśli chodzi o ataki, jeśli chodzi o swoją działalność polityczną. Więc no, musiał być dom, gdzie jest to wsparcie, do którego można wrócić. I ma to poczucie, tak, ciepła, serdeczności. I ponadto no też myślę, że mieliśmy podobny stosunek, tak, do tego wszystkiego, co się działo, do prawdy, do uczciwości. Dlatego myśmy wspólne jakoś, wartości. Tak, słowa zabrakło. Wspólne wartości nas łączyły, absolutnie. Tak. Oboje byliśmy zawsze związani z Kościołem. Jesteśmy osobami wierzącymi. Więc no, to wszystko nas łączyło. A co... Jakbym miała powiedzieć, co nas różniło, to byłoby bardzo trudno. A kto kogo... Nie potrafiłabym tak powiedzieć. Kto kogo wymyślić. Dostrzegł? Jakby wrócić do tych pierwszych... To znaczy inicjatywa była ze strony męża. Tak? Tak. A co męża bolało najbardziej? To znaczy... Z czym się mierzył? Najtrudniejsze było to dla męża, że wśród swoich, tak, była taka, choć niewielka grupa, bo generalnie Prawo i Sprawiedliwość i posłowie, ja nie mogę powiedzieć, żeby tam mąż no, tam się spotykał, prawda, z jakąś taką negatywnym odbiorem. Nie, mąż był szanowany i bardzo lubiany w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast była niewielka grupa osób, dość wpływowych, od których mąż
że tak powiem, no, te negatywne reakcje odczuwał, tak, w stosunku do męża, tak. Przeszkadzano mężowi ewidentnie. No to, że na przykład w telewizji publicznej, prawda, nie był, no, nie był zapraszany. Był kilka razy. Natomiast tak naprawdę, tak, ja porównałam, jak zaczęła się ta sytuacja z koronawirusem i z tą sytuacją, z którą mamy do czynienia, to proszę zauważyć, od początku czas antenowy i do tej pory mają specjaliści, tak? Minister zdrowia, wiceministrowie, wypowiadają się specjaliści z dziedzin, lekarze z tytułami naukowymi i tak dalej. I nikt nie zaprasza jakichś tam, nie wiem, no, znachorów, tak, uzdrawiaczy i tak dalej i nie pyta. Natomiast w przypadku tutaj, jeśli chodzi o tą męża dziedzinę, to proszę zauważyć, no, przecież byli zapraszani no, przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, ludzie, którzy nie mieli żadnego przygotowania merytorycznego. Natomiast mąż miał no, ograniczone możliwości dostępu do telewizji publicznej, do tego przekazu, żeby, a przecież była sprawa bardzo ważna, bo na arenie, prawda, międzynarodowej, no właśnie, toczyła się sprawa pochłaniania, sprawa rozpudy, sprawa nadleśnic w Puszczy Białowieskiej i mąż jako minister środowiska, ale też i wiceministrowie. Przecież pan Orion Jędrysek w tej ostatniej kadencji w ogóle nie był zaproszony do telewizji publicznej. Była potężna kampania przeciwko niemu. Tak. Niestety również w tych mediach po tak zwanej prawej stronie. Ale pani redaktor. I doprowadzono do odsunięcia. Tak, ale pani redaktor, to nawet w telewizji publicznej, w niektórych programach przecież, no mąż był przedstawiany tak, nie miał możliwości bronić się, tak? Bo jeżeli w takiej audycji jak w telewizji przedstawia się męża jako osobę obok pana Nowaka i pana Palikota, jako osoby nieuczciwe i tak dalej, i daje się zdjęcie męża na ekran kilkanaście sekund, żeby no, można powiedzieć, żeby sobie społeczeństwo zapamiętało twarz przestępcy. To podłość. W jednej z audycji tak to było. Podłość. Ale proszę, pani redaktor, a sprawa na przykład tego polowania, którą dwie panie właśnie, jaki hejt był wtedy w tej, też w telewizji, w tej audycji, dwie panie atakowały męża, że tam, no ja mówię, tak jakby... Te panie tak jakby tam na miejscu były, jakby siedziały w tym kurniku, z którego wypuszczane były bażanty, prawda, żeby pan minister mógł strzelać. A mąż wtedy był zaproszony w tym czasie na polowanie przez lekarzy. I zresztą mąż też miał obowiązek jako minister nadzorujący łowiectwo bywać też na polowaniach. Ale oczywiście nie krył tego i o tym oficjalnie mówił, był myśliwym, bardzo etycznym myśliwym. Te panie odniosły się do jakiejś relacji, która była w internecie, jakiegoś tam polowania. Mhm. Tylko mąż w tym polowaniu akurat nie uczestniczył. Czy ta grupa wpływowa w PiS-ie, która zwalczała profesora Jana Szyszko, ona dalej jest aktywna? Znaczy jakby to są politycy czynni? To jest zawodowe? Kilka osób, no tak, tak. Mhm. A kto to jest? Tak. Pozostawię to pytanie bez odpowiedzi. Hmm. Może kiedyś przyjdzie na to czas. A jak pani myśli, co by dzisiaj powiedział? Jakby patrzył na tą pani redaktor, mąż, nie wiem, jakiś miał kolejny zmysł. Nie wiem, jak to określić. Bo mąż przewidywał, mówił o tym, że 2020 rok będzie niezwykle ważny, będzie niezwykle przełomowy. Jeśli chodzi właśnie o te zasoby przyrodnicze, o klimat i o to, do czego będzie dążyła Unia Europejska i że trzeba tu się jakby bardzo przygotować i zmobilizować. Na ten atak i zmobilizować wszelkie siły, żeby nie pozwolić na to, żeby z Polski zrobiono no, tak naprawdę niewolnika.
Czyli przewidywał atak w 2020. Nie, to znaczy przewidywał to wszystko, co się dzieje teraz, tak? Że różne są sposoby, prawda, na jakby no, dyscyplinowanie, jakby no, zapędzanie gdzieś wróg Polski i tak dalej, no, poniżanie Polski, bo my to widzimy, tak? I mąż o tym mówił, że to będzie bardzo ważny rok. Mąż to przewidywał i mąż stąd te też pisma, które już miał przygotowane, tak? I miał plany ogromne, jeśli chodzi o jak się przygotować do tego, jak postępować, jak to swoje stanowisko prezentować. Tutaj, żeby no, i rząd, i ta strona rządząca, żeby jakby to przyjęła te argumenty i czuła, że to jest jedyna droga, żeby Polskę obronić przed tym, do czego zmierza Unia Europejska. No i myśli pani, że jakoś wychodzimy z tego obronną ręką? To dopiero zobaczymy. W tej chwili to, co rząd i pan premier powiedział, tak, że będą wetować pewne postanowienia i pomysły, choćby sprawa tego budżetu i tej praworządności i tak dalej. Bo tu jest słuszna jest ta ocena, tak, że to robi się po to, żeby Polskę kiedyś tam w przyszłości prawda, dyscyplinować i zmuszać Polskę do pewnych działań, których my nie chcemy. Tak? Więc to jest słuszne działanie, żebyśmy my nie pozwolili na to, żeby nas zmuszano do przyjęcia warunków tamtej strony. No nie do takiej Unii wchodziliśmy, to już wiele środowisk mówi i wiele osób, że nie do takiej Unii wchodziliśmy. W dodatku w wielu wypadkach warunków na bardzo niesprawiedliwych zasadach, które dotyczą oczywiście tylko i wyłącznie nas, natomiast tak, już ten sam układ w wymiarze sprawiedliwości w Niemczech jest dozwolony, a w Polsce nie. Nie, no, pani redaktor, Anglicy, no już co prawda nie są w Unii, ale tak, kopią kopalnie. Niemcy, dwie kolejne kopalnie. Francuzi przepraszają się z kopalniami, tak? A nam za wszelką cenę, to co nasze jest wielkie bogactwo, nam się mówi, że to jest, prawda, nasze obciążenie, tak? I my jakby no, przyjmujemy to, nie wiem dlaczego. Profesor Antonino Cukiki, szef Światowej Federacji Naukowców, który nie tak dawno, kilka lat temu powiedział, czy w XXI wieku nauka jeszcze do czegoś będzie potrzebna, czy indolencja polityków wystarczy? No może właśnie czas na takie otrzeźwienie. No, no to co pani tak najbardziej kochała w profesorze Janie Szyszko? Za co najbardziej? I czego najbardziej brak? Jaśka. Mojego Jaśka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Mi też zobacz, brak. Wielu ludziom brak. Ja dostaję na to bardzo wiele dowodów. Bardzo wiele dowodów. Wielu ludzi nie może się pogodzić. Dostaję wiele zaproszeń i kontaktują się ze mną ludzie. Tak, bardzo, bardzo męża brakuje wielu środowiskom.